Uliczki i miasteczka ustrojone są. Używają innego języka. Fascynują te budynki w tym mieście. Chodź, coś nie tak. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Cześć, witajcie u Was już pewnie po majówce, a w Grecji dopiero Wielkanoc. W tym roku przypada ona na 5 maja. I z tej właśnie okazji przyjechaliśmy do Leonidio, miasta, w którym obchody Wielkiej Nocy są bardzo wyjątkowe. Nie ma nigdzie takich chyba w całej Grecji. Tak, no obrzędy związane z tym świętem są naprawdę specyficzne, ale to wszystko zobaczycie w dzisiejszym filmie i nie tylko. 5 maja jest oczywiście Wielka Niedziela, ale my przyjechaliśmy tu wcześniej. Przyjechaliśmy wczoraj, czyli w piątek. No i dobrze zrobiliśmy, bo... No parkingi są pełne, ulice są pełne samochodów i w sumie tutaj jak wczoraj przyjechaliśmy, to były raptem 2 miejsca wolne i udało nam się zaparkować praktycznie w centrum miasta. W związku z tym, że te święta są specyficzne w Leonidio, to zjeżdża tu mnóstwo ludzi. Miasteczko jest nieduże, mieszka około 3,5 tysiąca ludzi, a na Wielkanoc jest około 15 tysięcy, także nie dziwne, że jest ciasno, nie dziwne, że nie ma gdzie zaparkować. Warto przyjechać wcześniej, ale nie tylko ze względu na parking, bo już wczoraj dużo się tu działo. Sami zobaczcie. Dzisiaj w Grecji jest Wielki Piątek. Obchodzone są uroczystości związane ze śmiercią Jezusa. Uliczki i miasteczka ustrojone są takimi lampionami zrobionymi z pomarańczy. W środku jest świeczka. Lampiony te wolontariusze już robią miesiąc wcześniej. Za chwilkę z 5 kościołów w tym miasteczku ruszy procesja z wizerunkami Jezusa Chrystusa i wszystkie te procesje zmierzają do centrum miasta. Grecka Pascha przypomina mi trochę Wielkanoc w Hiszpanii. Jedni są skupieni na modlitwie, a inni sobie siedzą w pubach, piją piwko, no i biesiadują oczywiście. Dzięki tym lampkom z pomarańczy jest po prostu taka fajna atmosfera. No i wszędzie unosi się zapach pomarańczy. Do Leonidio warto przyjechać nie tylko ze względu na Wielkanoc, ale po prostu, żeby zobaczyć to miasto, bo jest niesamowite. Niesamowite wrażenie robi położenie tego miasta u podnóża tej czerwonej skały, Kokinovrachos. Miejsce to jest rajem dla wspinaczy. Mieści się tu 65 sektorów, w których jest 2000 szlaków, także każdy znajdzie coś dla siebie. Nie zdziwcie się, jak w wąskich uliczkach Leonidio usłyszycie inny język niż grecki. I nie chodzi mi tutaj o turystów. Otóż mieszkańcy Leonidio, jak i okolicznych wiosek, używają innego języka. Jest to język cakoński, wywodzący się ze starożytnego dialektu doryckiego.
Oczywiście nie wszyscy posługują się językiem tsakońskim. W mowie i w piśmie zna go około 2000 ludzi. Są to przeważnie osoby starsze, ale słyszeliśmy, że dokładają tu wszelkich starań, żeby młode pokolenie również uczyło się tego języka, bo jest to najstarszy dialekt na świecie. Mnie osobiście bardzo zauroczyły liczne rezydencje rozmieszczone praktycznie na każdej ulicy w tym mieście. Po prostu widać tą wiekowość, pięknie zdobione dachy, dachówka cudownie się komponuje z tym widokiem. W jednej z takich rezydencji z 1809 roku znajduje się restauracja z pięknym ogrodem na dachu. Można tutaj smacznie zjeść i coś się napić. No po prostu mnie fascynują te budynki w tym mieście. Jak już pewnie zwróciliście uwagę, dosyć sporo jest takich elementów ozdobnych w tym mieście, w tym kolorze. Pewnie zastanawiacie się, co to jest, ale to wszystko wyjaśni się dziś wieczorem. My na chwilkę wróciliśmy do vana, musimy trochę popracować. Korzystamy z okazji, że główne wydarzenie jest dzisiaj w nocy. Także teraz nadrabiamy zaległości i za chwilkę idziemy. Ruszamy na miasto z powrotem. Dokładnie, już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, będzie się działo. Mam nadzieję tylko, że wiatrzysko nie pokrzyżuje nam planów. Nam, wszystkim. Wszystkim. W sumie dzisiaj mocno wieje, a przy tym, co się będzie działo, to raczej wiatr nie jest wskazany. Ale, zobaczymy. Sytuacja nie wygląda za ciekawie. Coś zaczyna kropić. No właśnie, niedobrze. Po prostu pogoda się zmieniła diametralnie w ciągu godziny. Przyszły chmury. No ale cóż. Nie poddajemy się, idziemy. Dokładnie. Pierwsze co, to chyba coś zjemy, nie? Chyba tak. Zaczniemy, wiecie, środową serię kulinarną. Od jakiejś przekąski, bo ta okolica słynie z bardzo ciekawych potraw. Oczywiście cały czas wierzymy w to, że główne wydarzenie będzie miało miejsce. Czekamy na nie już w sumie dzisiaj drugi dzień. No cóż, ale na razie Monia, bo przysłaniasz mi parasolką. Już nie wiemy, jak chodzić z parasolką, bo dawno nie chodziliśmy. Dawno nie było deszczu. Ojej. A może będzie zbędna, w sumie taki duży ten deszcz nie pada, więc... Tak, będzie dobrze. Widać, że się szykuje niezła impreza, bo na ulicy nie znajdziemy ani jednego wolnego miejsca. Wszystkie samochody chyba tu przyjechały z okolicy. Okolica słynie z pewnego rodzaju bakłażana, nazywa on się tsakoniki. Jest taki jasnofioletowy z jasnymi prążkami. No jest słodki. I podobno jest słodki. Ma też bardziej delikatną skórkę. No i podobno można tutaj zjeść tego bakłażana w różnych postaciach, także... O czym może się zaraz przekonamy. Chcielibyśmy popróbować oczywiście. Ja już się zanurzam w kartę. Leonidio w sierpniu odbywa się festiwal bakłażana i wtedy właśnie wszyscy kucharze przygotowują tu wyśmienite dania. My taki festiwal zrobiliśmy sobie już dzisiaj. Mamy sałatkę z bakłażana, czyli z oliwą, z octem, z cebulką, z czosnkiem, z pomidorem. Tutaj jest taki bakłażan smażony, takie a la frytki, a raczej plastry. Jak widać jest tu taki właśnie fioletowy, jasny. No i tu mamy kozę z bakłażanem oczywiście. Nie wiem, jak się mówi na mięso z kozy. Kozina? W każdym razie tak, tutaj jakieś są kawałki bakłażana i to jest w sosie pomidorowym. No to próbujemy. Sprężaj się, bo jestem taki głodny, że szok. Oliwa, czosnek, papryka i cebula, nie? Tak, przepyszna. Spróbuję jeszcze tego bakłażana.
Zobaczcie, jest słodki. Niebo w gębie. Dobra, jeszcze spróbuję tego, żeby wam powiedzieć. No, koziny to jeszcze nie jedliśmy. Ja też się zastanawiam, jak ona smakuje. Jak smakuje kozina. Regionalny też przysmak. Chodź, coś nie tak. Dziwne, ale takie bardzo delikatne mięso. Spróbuję jeszcze bakłażana od koziny. Pyszne. Wszystko pyszne, jemy, bo nam wystygnie. No jak już się pewnie domyślacie, głównym wydarzeniem dzisiejszego wieczoru jest puszczanie lampionów. O, oć, właśnie się jeden zaczął palić. Chyba nie poleci. No, czasami i tak było. No, napełnia się ciepłym powietrzem. Każdy tutaj, widzicie, oczekuje. Każdy kibicuje. No i leci, leci. Oj, oj, oj. Ło. Tradycja puszczania lampionów prawdopodobnie wywodzi się od żeglarzy, którzy przywieźli ją tutaj z Dalekiego Wschodu. Symbolizuje ona miłość i nadzieję niesioną światu. No i teraz akurat puszczane są te lampiony przez rodziny, a podobno o 12 w nocy wyleci ich prawie 1000. Zobaczymy. Lampiony przygotowuje się kilka miesięcy wcześniej. Najpierw ścina się trzcinę, która jest konstrukcją, a później reszta budowana jest z papieru ryżowego. I niektóre lampiony składają się z 16 arkuszy, a niektóre z 32. Te duże chyba z 32. Pięknie lecą. Już jest kilkadziesiąt nad miastem. Na placu zgromadziło się już bardzo dużo ludzi, widać świąteczną atmosferę. Każdy się całuje, wita, spotkania rodzinne, a my czekamy na główne wydarzenie. Zwróciłem uwagę na jedną rzecz, Grecy całują się dwa razy w policzek, a nie tak jak my, Polacy, trzy. Powolutku czekamy na godzinę 12. Jak widzicie, ludzie stoją ze świeczkami i ruszą na główny plac w procesji, oznajmiając zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ale się wczoraj działo, po prostu ten wieczór zostanie w naszej pamięci do końca życia. Po prostu magia na niebie, radość ludzi, dzieciaków, starszych ludzi, no po prostu cudownie. Wywarło nas ogromne wrażenie, wręcz się wzruszyliśmy, jak te wszystkie balony leciały, lampiony leciały do góry. No, niesamowite doświadczenie. Widok nieziemski, trzeba to zobaczyć na żywo, bo może na kamerze nie widać aż tak bardzo, jak to wszystko wyglądało. Ale to nie koniec tych wszystkich uroczystości. Idziemy dalej na miasto i zobaczymy, co ono dzisiaj dla nas przygotowało. A ma się dziać całkiem sporo, także zostańcie z nami. Po raz kolejny spotykamy się z grecką gościnnością. Miasto tu organizuje taki piknik, jest darmowe jedzonko, winko, także... No. Wcinamy i zobaczymy, co tam serwują.
Onia, no pachnie super, nie? Hi. Hi. You sit over there. Ah. Yeah? Okay, we're going, yeah. Okay. Mamy już pyszną jagnięcinę, ser, chlebek. Idziemy teraz sobie usiąść z tym wszystkim. Teraz ty. Tu widzę, pan wygrał. Jedzonko jest przepyszne. Super imprezka, słuchajcie, no niesamowicie było. Grecy są bardzo przyjaźni, mamy już nawet greckiego dziadka, który się nami bardzo troskliwie opiekował. Tak, tańczył tam, zapraszał nas do tańca, no ja muszę potrenować trochę taniec grecki, żeby cokolwiek tam zatańczyć, ale podobało nam się generalnie, po prostu super. Przez resztę dnia Grecy odpoczywali, biesiadowali, grillowali, piekli barany. My też trochę sobie odpoczęliśmy, no i wracamy teraz, bo ma być tu duża impreza. Póki co, jak już słyszę, jest odczytywana Ewangelia w języku sakońskim. To jest taki rytuał tutejszy. No później mają być jakieś ludowe tańce, no i zobaczymy, jak to będzie. Tutaj pójdzie światełko do nieba od grupy taneczno-instrumentalno-wokalnej. Ciekawe, w którą stronę pójdzie, bo dziś nie ma wiatru. Do góry! Μάτα, απ' η πόλη κατεβαίνω. Βρίσκω τα αγαπητά νούμερα. Надеюсь, να μας τα εισπάντια. Jakoś przetrwaliśmy, na głowę nam nie spadł, już jest w powietrzu. Ale ja widzę, już tu tańczą chłopaki w rajtuzach. Era na cor.
nie ma końca po prostu. Odpalają jeden za drugim niebo znowu spowite pięknymi lampionami. Impreza na całego. Monia, jesteś? Idziemy stąd powoli, bo nas zaraz tu rozdepczą. No chyba impreza dzisiaj będzie dużo, dużo głośniejsza i huczniejsza niż wczoraj. Nie wiem, czy oni nie idą w poniedziałek do pracy, Monia? Pewnie mają jeszcze wolne, bo jeszcze świat. Tak. Także no, co już nam zostało? Bawić się z nimi. Idziemy szukać jakiegoś miejsca w restauracji, jakieś pawy, bo później miejsca nie będzie. Słuchajcie, jest po prostu cudownie. My dzisiaj trochę musieliśmy odespać po tym wczorajszym świętowaniu. A wytrzymaliśmy do drugiej. Podejrzewam, że Grecy balowali gdzieś do czwartej. Czwartej, piątej, tak, bo tak zapowiadali, że tak będzie to trwało. No cóż, możemy tylko powiedzieć, że ta grecka Pascha, Wielkanoc w Leonidio to po prostu wspaniałe wydarzenie. Warto tam pojechać. Bardzo wesołe, bardzo optymistyczne. Takie no naprawdę super było. No i samo miasteczko bardzo fajne, pyszne jedzenie, super zabawa, także no co tu chcieć więcej. A my już będziemy kończyli tego vloga. Mamy nadzieję, że Wam się podobała Wielkanoc w Grecji. No jeśli Wam się podobała, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, jakiś komentarz. I zapraszamy do subskrybowania naszego kanału osoby, które tego nie robią. Także widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się. Hej. Hej. No to nie wiem, no jak stanę, no to mnie nie widać. No dobra, 3-4. Musimy się obrócić. No wiem, no to teraz będziemy jechali. 3-4. Bez sensu. Bez sensu. Weź odejść mi z ujęcia. Oni. Coś? Raz, dwa, raz, dwa. No.